Smartfony, jak każda rzecz, mają swoje plusy i minusy. Jeśli uczniowie wykorzystują je tylko do tego, żeby grać na przerwach, wysyłać sobie śmieszne obrazki albo robić zdjęcia, to może niekoniecznie jest na nie miejsce w szkole, ale przecież mogą być też fantastycznym narzędziem edukacyjnym. Moim zdaniem korzystanie z internetu jako ze źródła informacji niesie ze sobą głównie zalety. Jest to na pewno szybsze niż korzystanie z książek. Można znaleźć praktycznie nieskończony zasób informacji i jest to przede wszystkim darmowe. Chociaż można natknąć się na fałszywe informacje, jeśli umiemy weryfikować źródła, z których one pochodzą, to praktycznie nie ma z tym problemu. Większość moich kolegów i koleżanek z klasy uważa, że korzystanie ze smartfonów na lekcji w celu nauki jest dobrym pomysłem. W małym urządzeniu mamy cały świat w zasięgu ręki. Możemy szybko znaleźć informacje, przetłumaczyć jakieś słowo, znaleźć coś w słowniku ortograficznym. Możemy przenieść swoją salę lekcyjną do internetu, na przykład za pomocą Google Classroom. Możemy uczyć się w fajny, interesujący sposób. Jest przecież tyle aplikacji, quizów. Mamy dostęp do wykładów profesorów i specjalistów z całego świata. Możemy komunikować się z rówieśnikami z innych krajów. I dzięki temu możemy też uczyć krytycznego myślenia, mądrego korzystania ze źródeł i rozwijać samodzielność i kreatywność. By pogodzić te różne punkty widzenia, Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt partycypacyjny Smartfony w szkole, ustalmy reguły gry. Chcielibyśmy w ramach tego projektu stworzyć przestrzeń do dyskusji szerokiego grona środowisk bezpośrednio zaangażowanych w wykorzystywanie smartfonów przez dzieci i młodzież. To znaczy nauczycieli, rodziców, uczniów, a także ekspertów z zakresu technologii i edukacji. W toku dyskusji eksperci ci, a także pozostałe grupy mieliby wypracowywać rozwiązania służące odpowiedniemu wykorzystaniu smartfonów przez uczniów. Odpowiedniemu, to znaczy edukacyjnemu, a także bezpiecznemu, ponieważ zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wynikających z tych mobilnych technologii.